No właściwie, jak wiesz, jak sobie tak przypomnę, to oczywiście w tych momentach, kiedy rodziłam kolejne dzieci, to sobie dawałam taką przestrzeń na zajęcie się tylko nimi. Natomiast szybko też może poprzez taką wolność, poniekąd wolność mojego zawodu psychologa, mogłam sobie gdzieś tam pozwolić. Czy pamiętam, że wiesz, w zaawansowanej ciąży jeszcze przyjmowałam osoby do pracy, klientów i też gdzieś tam szybko mogłam sobie jakąś tam godzinkę, powiedzmy dwie, trzy, tak po kolei, powolutku wygospodarować, kiedy tego dzieciaczka już można było na chwilkę zostawić. Ale ja pamiętam też z naszego doświadczenia, że spełniałaś też role medialne, bo pamiętam, ile razy byłaś w studiu Radia Kraków, mając to maleńkie dziecko przy piersi. Tak, to chyba i tak, i synek Jeremi był. Tak, gdzieś tam pamiętam, trzymałyśmy go w tym takim foteliku samochodowym i tylko modląc się, żeby je zaczął wyć nagle. Nie, tak bardzo się nie modliłyśmy. Na żywo, prawda? Ale nie bardzo się modliłyśmy, bo dziecko jest, ożywia tylko program. Jest, tak, właściwie to masz rację. Elementem dziecko życia. Jest elementem po prostu świata i to nie ma co jakby uciekać, tylko trzeba przyjmować w sposób naturalny. I to zresztą też widać, że już coraz więcej jest takiej naturalności w łączeniu tego. To duża przyjemność umieć zatańczyć tango argentyńskie. No naprawdę wielka. Oczywiście ja nie jestem wytrawnym tancerzem, ale sam fakt poznania tej kultury, tej tajemnicy, tego misterium, jakim jest taniec tanga, no to już jest wydarzenie. To znaczy dużo się w tangu mówi o tej duchowej stronie tanga, emocjonalnej, że to nie tylko kroki, właściwie żadne kroki, bo to jest improwizowany taniec. To jest głównie element emocji i podejścia właściwie stosunku takiego mentalnego do tańca. I stąd ten element jest no, jakby nie do pominięcia, jeżeli się zaczyna tańczyć tango. A jest coś, co możemy zrobić, żeby nie dopuścić do tych żylaków? Szeroko pojęta profilaktyka. Ruch, odpowiednio przyjmować pozycję nóg w czasie siedzenia, w trakcie chodzenia. Można zakładać nogi na nogę, przypomniałam sobie. No, mówi się, to jest to klasyczny przypadek zakładania nogi na nogi. Można, ale na chwilę, nie za długo. Poza tym też te nieszczęsne szpilki, które zawsze panie... A czy można chodzić w szpilkach? Oczywiście, że można chodzić w szpilkach, tylko później dać nogom odpocząć, dać nogom pochodzić w płaskim obuwiu. Ale oczywiście szpilki jak najbardziej. Nogi mają być ładne. Nogi kobiety przede mają wszystkim. Być ładne przede wszystkim. Operowałem taką dziewczynkę, która też była młoda, miała troszkę więcej lat, która miała już 16 zabiegów na biodrze. No i w końcu trzeba było jej protezę założyć, prawda? I chodzi do dnia dzisiejszego. Kości zostały rzucone, powiedział mąż, rzucając chudą żonę, nie? To jest znana sprawa.